Cześć, z tej strony Łukasz Dzienis. Witam w dzisiejszym materiale. Troszeczkę nietypowo, dzisiaj nie będzie filmu instruktorzowego. Zamiast tego chcielibyśmy zaprosić, zapowiedzieć nową serię naszych filmów. Będzie to seria filmów skupiona troszeczkę na innej części kotłów grzewczych, obcowania z tymi urządzeniami, a konkretnie zagłębimy się troszeczkę bardziej w kwestie hydrauliczne, bardziej konfiguracji instalacji, czyszczenia palników oraz wymienników. Znajdujemy się w naszym nowym studiu, gdzie będziemy nowe materiały przygotowywać. Na początku w materiałach będziemy zajmować się kwestiami hydraulicznymi, a więc pokażemy, w jaki sposób kocioł grzewczy powinien być podłączony, w jaki sposób powinno być to wykonane, jakie powinny być kluczowe elementy, tak aby kocioł był podłączony, użytkowany zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami, zgodnie z naszymi wymaganiami jako firmy Metalfach. Materiały te będą skupione wokół na początku przedstawienia układów, czyli będziemy mieli układ otwarty, układ zamknięty, w jaki sposób to powinno wyglądać, jak to działa, jakie elementy są wymagane w danym układzie. Potem zaprezentujemy materiały dotyczące ochrony powrotu kotła. Będzie to kilka sposobów, będziemy prezentować to na fizycznym takim modelu kotła razem z elementami, więc będziemy widzieć różne typy, jak to zabezpieczyć, jak to powinno działać. Następnie przejdziemy do kwestii typowo budowy instalacji, więc pokażemy instalacje w różnych konfiguracjach, czyli z składem z zaworem czterodrogowym, trójdrogowym, przy zastosowaniu wymiennika, przy zastosowaniu bufora, sprzęgła. Będą to kompleksowe materiały, w których będzie na początku pokazane, w jaki sposób to powinno wyglądać pod kwestią instalacyjną, czyli jakie powinny być elementy. Potem będzie w materiale, w jaki sposób należy to podpiąć elektrycznie, gdzie umieścić odpowiednie czujniki, jak je zabezpieczyć. Po tym wszystkim będzie sama konfiguracja na sterowniku, tak aby każdy kompleksowo mógł po prostu taką czynność wykonać samemu, tak żeby było po prostu wiadomo, co jest wymagane, jak to działa, na jakiej zasadzie to panuje. Zachęcam oczywiście w komentarzach do Państwa propozycji, co chcielibyście Państwo zobaczyć, jaki temat dokładnie poruszyć, jeżeli chodzi o kwestie hydrauliczne, na czym się skupić. Również będziemy chcieli to jak najbardziej rozbudować, jak najbardziej rozwinąć, tak żeby to było takie duże kompendium wiedzy. Po materiałach dotyczących właśnie instalacji hydraulicznych przyjdziemy troszeczkę bardziej w stronę naszych palników. Będziemy prezentować nasze palniki do peletu, do ekogroszku. Pokażemy, jak należy je czyścić, jak należy konserwować, na co zwracać uwagę, jak wymienić na przykład zapalarkę, po prostu w jaki sposób je poprawnie użytkować. Będą to palniki przez nas stosowane, czyli palniki ekoenergia, palnik retortowy, nasze palniki peletowe. Każdy materiał to będzie oddzielny palnik i potem najprawdopodobniej przejdziemy do kwestii wymiennikowych, czyli będziemy prezentować poszczególne wymienniki kotła, w jaki sposób należy je czyścić poprawnie, co jaki okres czasu, na co zwracać uwagę i w jaki sposób przygotować je tak naprawdę do sezonu, ponieważ jest to dość częsty problem, bo nie każdy użytkownik jest tak naprawdę przeszkolony, w jaki sposób prawnie to urządzenie eksploatować. Materiały będą emitowane co tydzień w czwartek, a więc zachęcam do subskrypcji naszego kanału, tak aby być na bieżąco. Zachęcam także do polajkowania naszego fanpage'a. Proszę o ewentualne komentarze z propozycjami. Do zobaczenia za tydzień w czwartek w nowych materiałach. Cześć!